Witamy serdecznie. Dobrze, proszę, proszę, można. Witamy serdecznie tutaj w Toruniu. Dziękując za zaproszenie. Naprawdę jesteśmy po raz pierwszy w Toruniu. Oczarowani jesteśmy urokiem tego pięknego miasta, opiewanego w utworach wierszów, w filmach Zanussiego. Co? No idźcie, po co tu stoicie, no? No i dobra, ojej. Naprawdę nam się Toruń bardzo podoba, jest pełen takiej jakiejś tradycji. Chociaż trzeba powiedzieć, że Kraków ładniejszy jest, naprawdę, no. Trudno, no trudno, no. My byli w... Nie, naprawdę, myśmy byli w Krakowie niedaleko, niedawno, to daleko jest, tak. To Kraków ma chyba jeszcze więcej zabytków. Tutaj te... Nie, źle nie jest. Źle nie jest, nie. Ale w Krakowie co krok. Co krok. Myśmy z kolegami szli, to ja się potknąłem. Chciałem wymyślać, o nie wypada, z Kamilina XVI-wieczna, tam krowy do wodowoju chodziły. Nie można, no po prostu. Nie, w Krakowie naprawdę. Ja Państwu radzę tak w ramach wymiany przejechać do Krakowa. Oni tu, wy tam, może zostaniecie na stałe, prawda, bo Kraków jest też pięknym miastem, w którym każdy chciałby umrzeć, bo żyć tam nie sposób, prawda, jak tutaj pewnie. Nie, ja wymienię najważniejsze zabytki, jeśli ktoś z Państwa nie był w podstawówce, prawda, to Wawel. Skala zero, prawda? Sukiennice minus jeden nawet. Sukiennice, Barbakan, Kościół Mariacki, Stary Rynek, Nowa Huta. Znaczy ten, przepraszam. Nowa Huta to jeszcze nie jest zabytek, choć kto wie, prawda? Szukają etatu na kustosza. No na razie rezerwy. Ale natomiast Nowa Huta jest już oceniana jako pomnik. Jest to wspaniały pomnik zwycięstwa człowieka nad przyrodą, tak. Nie, bo człowiek powiedział, men jestem i jestem men po prostu. Mnie tam byle kto nie podskoczy, nie? Nie, bo nas to uczyli, prawda, że hutę, nie? To się buduje tam, gdzie jest na miejscu węgiel kamienny, ewentualnie ruda żelaza, prawda, takie głupoty. A człowiek udowodnił, że można budować na pokładach inteligencji i też świetnie funkcjonuje. No niestety, jedyna przykrość to taka, że do autorstwa przyznać się nie możemy. To jest pomysł licencyjny, prawda, bracia... A nie, nie, nie. To bracia Czesi, tak. Oni też mają podobną inwestycję w Koszycach, też wodę dowożą ponoć, tak. Jeśli już jesteśmy przy naszych polskich pomnikach, to oczywiście najpiękniejszy i najokazalszy pomnik znajduje się w Warszawie. Ten strzelisty gotyk Państwo znacie na pewno. W Warszawie jest jeszcze jeden bardzo ciekawy pomnik. Mam na myśli warszawskie rondo. Pomnik ten zbudowano dla uczczenia pamięci powstania warszawskiego. Tam też te ludzie schodzili w podziemia, nie wiedzieli, gdzie wyjdą. I to tak. Nie, o pomnikach można dużo, ale pan Senek sobie przygotował w związku z tym, że jest po raz pierwszy w Toruniu, specjalny speech, także pan Senku, pan łaskawie, dwa słowa. Proszę bardzo. Ja się wystałem, to nie ma stołu z zielonego sukna. Ty, jak to? Chciałem oficjalnie zacząć to powiedzieć, że jest nam miło, że to, że tutaj, że tak razem, że to znaczy chciałem wyrazić, że to, że tak tutaj nam, że jest nam, jest miło, jest mi gorąco, że no, jest gorąco chciałem was powitać w imieniu... Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, nie ja mógłbym mówić dużo od siebie, ale... Szef miał zawsze do mnie pretensje, że w tym, co mówię, jest za dużo dosłowności, za mało tych eufemizmów. Taki... On mi napisał na karty, co ja mam mówić. Wolę z kartki, to będę się wychylał. Wysilał, ale...
Trochę się pomiotła. Najpierw powiedz im dobry wieczór państwu. Poczekaj na oklas. Witam was bardzo cicho. Witam was bardzo gorąco i bardzo serdecznie i dobry wieczór państwu. Witam was na naszym zebraniu, na spotkaniu zebranych pod patronatem. Wymień jaki? Patronatem. Tu w klubie Texas. Witamy serdecznie zgromadzoną publiczność oraz zaproszonych gości. Zmień kolejność. Dobry wieczór państwu. Dzisiejsze nasze spotkanie ma kolejny wielki wkład w rozwój naszej kultury. Uśmiechaj się do władz. Dobry wieczór państwu. Ludność Torunia to ta część społeczeństwa, która pije i pilnie śledzi wydarzenia przeobrażające nasz kraj w raj. Interesuje się każdym osiągnięciem i każdym siuksem. Losem Indian, no wiadomo. Siksami. Z niekłamaną satysfakcją stwierdzamy, że dochód na jednego mieszkańca w Toruniu w ostatnich latach wynosi, wymień jak najwięcej. O to chodzi. Długo nie przemawiaj. Dobry wieczór państwu. To wszystko twój szuja. Szef. Jak? Ja ci zapowiedziałem speech ładny, wygłosisz coś, no. No z kartki czytasz się nie idzie? Z kartki przecież zawsze dobrze szło. Ty tradycję w narodzie łamiesz, tak nie można, no. Nawet na lotnisku śmigło się kręciło, wiatr wiał, kartka tak latała, a czytali płynnie, no. Nie umiesz to powiedz, no wyrzuć to, wstydź się teraz, no jak tak, no. Mi tutaj nic nie lata, ale... Co ci nie lata, co? To jest oryginał, nie? Jaki oryginał? To wyrzuć takie oryginały, lepsze są teraz. No wyrzuć, powiedz B, wstydź się, wiesz, jakoś, no. Wyrzucaj mi opieprzą potem, nie? Nie, wyrzuć, nie, no dobra, nie wypada to tak, no. No najwyżej. Ale nie śmieć, tutaj wojsko 3 dni sprzątało, no. Przepraszam. No. I się wstydź. Przepraszam państwa. Wstydź się, mówię. Przepraszam państwa. No, wstydź się. No. Ja myślałem, tu światowy człowiek jesteś. Kawał świata zjeździłeś, takie coś. To jak to tak? Ja myślałem, że nawiążesz do tego, co ja mówiłem, że w USA jak byłeś, opowiesz o statule wolności, o tym wszystkim, że stoi pani tu w ręce, tak łubuduj, kto przyjdzie, tu rogi ma. Cicho. Co cicho? Popowiadaj trochę, jakoś cicho, tak człowiek wchodzi, marynareczkę ma ładno, to od razu USA opowiada, cicho. Światowiec schodzi tu, nie zapali te karmeny, palmane, sporty i tego, no. Nie mówimy o tym. Czemu nie mówimy? A to gdzie siedzą ludzie, to chętnie posłuchają. Ale o tym nie mówimy. Czemu nie mówimy? No. Co ty za taki, co ty się... Okrzani się ci od razu tak się w skorupkę chowasz? Nie mówimy, bo jeszcze raz chcę jechać, no. Ale nie, Raz to.
Nagarza, piękne coś. Przesada. Przesądy stanowe to są takie. Tyle osób już wyjeżdża, potem pamiętniki piszą, jak nie wracają. W ogóle piszą pamiętniki, no. Mało tego, mało tego. Przecież tam, ja tam książki jeszcze drukują, jak tutaj papieru zabraknie, prawda? Także śmiało możesz. No, co tam? Co tam Ameryka? No właśnie, Ameryka, tym bardziej takie bydle, co no. U nas jak się powie Ameryka, to zaraz Ameryka, Ameryka. I z tym trzeba walczyć właśnie, no powiedz jak tam. A wylecieliśmy jest tuż za miedzę do Kopenhagi, no żeśmy się przekonali, no. Że dobrze lecimy, no. Aha. A z Kopenhagi to nas przerzucił jumbo jet, taki samolot. Taki samolot? Duży? Duży samolot. 13 metrów, 13 tysięcy metrów wysoko. Blisko szefa, nie? Lecimy. Pomachałeś? Nie. Lądujemy w Nowym Jorku, potężne lotnisko. Ja postawiłem swoją walizkę, ani się nie obejrzałem. Ukradli ci, co? Na Okęcie to samo miałem. Tak zrobiłem, tak i nima. Tak, zbędnia mi telewizor, nie, no. Co ty? Co ty? Mnie ukradli. A co? Bagażowy przyszedł i zabrał ją do autobusu. Aha. Taki mocno opalony, wiesz, taki. I teraz, no. I co? Słuchajcie, i teraz. I co, i rączkę wyciągnął potem, co? A ja mu ścisnąłem, tak, nie. No, proletariusz, trzeba się łączyć, nie? Teraz autobus nas przywozi pod hotel. Chodzimy do hotelu, ładny hol recepcyjny, duży. Recepcjonistka, ładna panna, zobaczyła nas, zaczyna się uśmiechać i nadaje. Wszystkie pokoje zajęte. Co? Nie, nie. Nie. Nie, powiedziała, życzę miłego pobytu. Tu są przygotowane klucze. Aha, pomyliła was z kimś? Jak? Wzięła was na jakąś inną wycieczkę, tak? Nie. A co? Wiedziała, że my to my. Wiedziała? Oczywiście. A skąd? No jak to skąd? Od Fibi. Ale tak wszystko wiedziała? Oni? Wszystko wiedzieli. Co? Wszystko, człowieku. Tak jak u nas, mówię ci. No tak. Że 30 osób, że z Polski, bracie, że z innej strefy dolarowej, że znaczy, że z innej dolarowej, prawda, że... No ale po co to wszystko powiedzieć? Że bałaganu nie było, nie? No. Ty. Tylko ja. Nie bałaganu. Najwyżej twórczej improwizacji. Takiej gimnastyki dla umysłu. Wiesz, masz 100 miejsc i ci 300 osób przyjeżdża. Ułóż teraz, no. To nie tak łatwo. I dożynki mamy zapasem też, no. Nie. U nich to jest taki snobizm. Ach, snobizm, tak? Oni się snobują w ten sposób, żeby wszystko było poukładane, żeby każdy wiedział, gdzie przyjeżdża, po co przyjeżdża, za ile przyjeżdża. Bałagan tam jak cholera, nie. Każdy z nas otrzymał oczywiście apartament. No ja wiem, apartament. Apartament. Pokój jednoosobowy. Separowali, co? 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 Nie? Co ty? A co? Dla wygody. Pilnującego? A co? Żeby czuć się nieskrępowanym. Aha, no. Tak, luz, tak? No. Mhm. Ja otrzymałem swój kluczyk, wchodzę, otwieram pokój, a w pokoju. Jeszcze z zeszłej doby, co? Nie wyjechali? W Półtusku miałem to samo, wchodzę, rodzina siadanie je. Ile pan słodzi się mnie pytają? Nie. Co, nie? Nie było nikogo. A co? Nie. Pokój był wysprzątany, wchodzę, air condition pracował. Komu? Air condition. Air condition. Co? Maszyna filtrująca powietrze. No. To ledwie wszedłeś, już się obrazili, co? Ja? No co ty opowiadasz? A co? Klimatyzacja taka. A, tamten klimat ci tłoczyli do pokoju, tak? No? To co mam natłoczone, to mi nie wytłoczą, nie bój się. No wytłoczyli, nie wytłoczą. Ja jeszcze wpadłem po drodze do tego, no... Którego? Jak się mówi? Tam dywanami jest włożone... Na korytarz wszedłeś? Nie, tam tak pachnie ładnie. Perfumeria? Nie, no jak się wchodzi... No higiena jest, kultura... Fryzjer. Do toalety wchodzę, odkręcam kranik, a tam żółta woda leci. Nowe rury, co? Co ty? To trafiłeś. A co ty? Woda leciała z dezodorantem koloru żółtego, tak żeby można było rączki bez mydła umyć. No. Gadaj zdrów, coś bez mydła można. Chyba, że snobisk, jak? Chyba, to jest snobisk, to możliwe. Proszę, jesteśmy w restauracji, wchodzimy, kelner nas zauważył, od razu je. Rezerwę, wycieczka z Gniezna. Co? On.
co ty? A co? Witam państwa, czy mogę służyć, co podać? Ty Zenek, ale cię, umówmy się. Gar... Przepraszam, dygresja. Jak tak. jesteśmy publiczni, to stójmy ładnie jakoś prosto, bo to tu jak... Ja kelnera udaję, tak stał. Aha. Właściwie tak stał, tu mu ciało, całe nasze drugie przełożone miał, tak? Tak? Tak. A ja wiem, Heksenschuss, co? Lumbago? Co? Wilka, wilko polsku. Kelner w pracy, bo tam również jest popularne hasło klient nasz pan, frontem do klienta, co tu robisz, no. I zrozumiał, co? No, tak, i on o dziwo zrozumiał. Ty, nie o dziwo, tylko o szanowna pani się mówi. No właśnie. O to jest co? Taki snobis, on woli tak stać, a nie tak. I co mu zrobisz, no? Ty, a pracę dobrą dostać można? Proszę? Dobrą pracę można tam dostać? Pracę? Mhm. Można, ale trzeba mieć te... Kuzyna? Kogo? Kuzyna? Nie. Kolegę ze szkoły, co? Nie. A wiem, lepiej. Kopertę? Kładziesz na biurko i idziesz do okna. Może zwieje, co? Nie. Lepiej, słuchaj, lepiej. W książkę, wiesz? Wkładasz do książki, wiesz? Kładziesz. Czy pan czytał tę pozycję? Z obrazkami. Z życia górników. Co? A jak... Nie. A jak to nie łapie, to o, z tyłu są uczeni, wiesz, tak? Powkładani. Nie? Nie, to u nas to jest dobre, może. U nas. Sprawdzałeś? Nie. Nie. Myślałem. Nie. Tam, żeby pracę mieć, to trzeba... Należeć. Co? Nie jest tak się wydaje. Nie. Tam, żeby pracę dostać, to trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje. O. Co? Odpowiednie kwalifikacje. Słuchaj, a tu człowiek... Tu trzeba mieć, co? Ty, a Zeniu, a człowiek tam jest nieważny? Kto? Człowiek. Który? Człowiek jako taki, istota ludzka. Kto? To śrubka w mechanizmie, nic nieznacząca. Pyłek. Kto? No człowiek, no. No brat, siostra, szwagier, dziadek, wujek, partyzantka, sanacja, coś, nic nieważne? Jaka partyzantka? No tak ogólnie. Tam kieleczyzny nie ma, człowieku. Tam oni nie mają tych prawdy. Słuchaj, a z murzynami? Bo tak napomknąłeś na początku. Z murzynami, co z murzynami? No jak tam problemy te murzyni wyglądają? Są, prawda? Tylko w nocy ich nie widać, wiesz? Nie, słuchaj, wiesz, nie spłycajmy. Co? Ja czytałem, że w USA to oni tych murzynów dyskryminują. Tak? Co tak? No tak, no. Że ci murzyni to w slumsach żyją. W slumsach żyją? Tak. Widziałeś taki slums? Widziałem. Widziałeś? Tak. A jak to wygląda? Zupełnie tak samo, wiesz. Aha. No. A tego, a... Co? A Polonia? Polonia? Polonia przegrała 2-0. Nie, słuchaj. Tamtejsza. Aha, ta Polonia? Ta. A nie, na to Polonię to nie mamy co liczyć. Nie ma, tak? Nie, to już są ludzie zamerykanizowani. Oczywiście pieniądz tu odbił, tu puchnie. Oczywiście. Nie, oni tęsknią za ojczyzną. Tęsknią. Jak przyjeżdża Mazowsze, Śląsk, to płaczą, łzy zęsiste się leją. Ale jak przyjdzie do konkretnych rozmów na temat pomocy gospodarczej dla ojczyzny... Inwestycje, tak, jak w myśl piosenki Zielono mi w ogóle. Już jeden nie dowidzi, drugi nie dosłyszy w ogóle tu, nie te słówka. Polskę, jak nam pokazali na mapie, to daj Boże zdrowie, tak? No. Słuchajcie, ale... Starsi ludzie, no. Słuchaj, a tego, a młodzież jaka jest? Młodzież? Młodzież. Młodzież jest rozpuszczona, rozwydżona, rozprzężona. To jest złota. To jest złota. My nie wiemy, co mamy. Powiedzcie. Ale byliśmy na przykład na spotkaniu z organizacjami młodzieżowymi. Mają? Tak, oni też tam mają swoje organizacje, też się kolorowo ubierają, proszę was. I teraz w pewnym momencie... No, naprawdę, słuchajcie, w pewnym momencie jesteśmy na tym zebraniu, wchodzi przewodniczący danej organizacji, proszę was, na ambonę, na mównicę i zaczyna. Zbudujemy drugą, trzecią, czwartą i piątą, starczy dla każdego. Co? To on, tak? Nie starczy? Starczy. No nie. Starczy, patrzywik na około. Pewno, że starczy, tylko oni mają inne problemy w ogóle. A co? No nie denerwuj się zaraz. Ty myślisz tak, by nie było żelaznej kurtyny, wiesz? No. Kochany, nie. Gość wszedł na ambonę i przez 20 minut krytykował prezydenta za jego politykę. Głośno.
przy wszystkich. Słuchajcie, co się dzieje? Zszedł i dostał... 15. Co? Nie, tam się pytam. Brawa dostał. A za co brawa? A poczekaj, a cicho. A za co brawa? Lepsze niż ty. A za co brawa? Co? A za co brawa? Jak to? Czy to oni są strasznie niekonsekwentni? Najpierw go wybierają sobie, a potem go nie szanują. Dlaczego? No jak, no? No wyjdzie byle chłystek, da się pyskować. Do nauki, do książek cholera najpierw. Co? No. Siwe włosy trzeba uszanować. Ojciec takiego gówniarza mógł być jednego z drugim, no. A co to jest? A właśnie, że nie? I jak go szanują? A właśnie, że nie? Szanują go. Powiem więcej, pomagają mu w tym stanie. A prosił o to? Prosił? No. Chyba nie, no. No. Ale nie, a właśnie, że szanują, bo ci ludzie to jest taka przewrotna natura, że jak oni zauważą, że coś jest złe, coś nie tak, to nie będą tego tłamsić w sobie, nie będą kawałów na święta w domach opowiadać. Nie, rozumiem. Tylko jeden głośno wyjdzie i powie. A. Nie szanuję, dobre sobie. Facet krytykuje prezydenta, obcy prezydent, a ja cały tak. Dlaczego? No dlaczego? Nawyki. Słuchaj, no. A pierwsze wrażenia po powrocie do kraju? No, wracamy do kraju. Co jednak się tęskni, co? No, nie. Człowiek wraca przez nostalgię. My przez Alaskę akurat. No, nie będę. Wracamy do kraju, bo trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że Ameryka nie jest krajem dla Polaków. Nie jest to zimny kraj, tam trzeba pracować. Wracamy. Jesteśmy w Warszawie na Okęciu, zobaczyła nas celniczka i zaczyna. Witamy ambasadorów polskiej kultury. Cieszymy się waszymi sukcesami. Tu są przygotowane biało-czerwone kwiaty. Niech one będą wyrazem. Na Okęciu jesteśmy! Witamy. Witamy, rodaku. No. A co? A mieli cynk, co? Co mieli? Wiedzieli, że handelek. Ja? No. Czyś ty zwariował? Wiedzieli, tak? Ja? No. Nic podobnego. Nie. Kochany, jestem uczciwym człowiekiem. Tak się mówi. Uczciwym człowiekiem. Jak piszę w deklaracji suweniry, to są suweniry, a nie marihuana. Tak. I ty mnie to mówisz? I dziwię się, że taki jeden z drugim bierze proszek X i... No. I się pieni potem, co? I potem się spienił, tak, no, oczywiście. I ty mnie to mówisz, że ty nic nie handlowałeś niczym? Ja? No. Przysięgam, że nic. Ty bezczelny jesteś, wiesz? Przecież widziałem twoją walizkę, to co ty mnie wpierasz tutaj? Co? No walizkę twoją widziałem. A w tym worku plastikowym. Co ty widziałeś? No kufajkę. To ty widziałeś walizkę brata, brat był na innej wycieczce, ja ci nie opowiadałem. Nie? Dziękuję bardzo za oklaski. Kontestator jestem. Młody, zdolny jestem. Fiut jestem. Fiut to jest jak zwykle skrót moich zainteresowań. Film i ewentualnie telewizja. Zajmuję się scenariuszostwem, pisarstwem i kontestatorstwem. Poetstwem też się zajmuję. Piszę scenariusze do filmów ani... piszę. I do tych też czasem piszę. Potem to się realizuje w holu Łódź. Tam, znaczy w korytarzu, nie w holu. Tam bardziej tak. Napisałem scenariusz pod hasłem Fiutowi fiuta nie wyfiuta. Tytuł to jest Harasho, czyli horror show. Chorą jest baba, a show do niej doktor. I pre-show. Drugi tytuł, podtytuł to jest Angelipa i ktoś. Percepcji porno brutalny i zagadkowo horrorowy.
z poetyckim protesiągiem. Czołówka szwęgna jest do kamery, tam do kamery troszkę tam. A no, najazd, objazd, zajazd, zbliżenie w zajeździe, porno, cięcie. W kadrze chata, w chacie dymno i porno. Naparowało tam, tak znaczy się tam naparowało. Na coś się zanusi. Na łóżku leży Andzia Lipa i jest chorą. Leży na gołasia. Tam. Chodzi doktor. Doktor Zin chodzi. Z piórkiem w tym tam chodzi. I z wiaderkiem węgla. I zaczyna barokokowe rokokowania w sprawie przerysowania. No to ona gotycko. Miała tak gotyckę i gotycko tam. I zanusi go za ściany. Jest horror, a potem schow. Schowała go, znaczy się tam. Teraz jest protesiąg. Protesiąg jest bez muzyki, bo pisał go mój kumpel Penderecki. Ale był na interwale czystym, był na kwincie, po kwarcie był, znaczy się. Pisał to z taką pasją, że wyszedł mu sam protest. Protesiąg. Jadą, goście jadą koło mego sadu. Do mnie nie zajadą, bo ja już tam nie mieszkam. Dodatek krótkometrażowy. 9. ogólnopolski kucfilm. Siedzi chłop na polu i liczy glizdy. Idzie baba i gada, co ty tu, ty tak tu. No to on ją też policzył. 9. międzynarodowy kucfilm. Siedzą chłopy na przyzbach, na babach, a bogaci na krzesłach. Elektryczny? I jeden gada Mosfilm. To drugi mówi, nie mam, już koniec jej. Rozdzwoniły się konwalie i szpaki, struny dymów napiął wiatr. Ze słomianych snów zbudzone bzu krzaki stroją kiście, będą grać. Już na łąkach dmie orkiestra cielęca, na zielonych fletach traw, aż się powój wokół płotu okręca. W słońcu dzwoni rosy łza. Nasze niebo jest na ziemi, na ugorach, w oziminach. Przychodzimy roztańczeni w basach lasów, rzek, wiolinach, a modlitwa pełnych kłosów idzie miedzą w skrach złocieni dla łajdaków i świętoszków. Całe niebo jest na ziemi. Wyszli święci spod przydrożnych kapliczek, poszukują w strunach nut. Dookoła wiatr potrąca klawisze białych sadów, białych brzus. Tu sonata rumiankowa i koncert, a tam fuga czterech kus. Ogłupiali stoją święci na łące, przystanęli w drogi pół. Nasze niebo jest na ziemi, na ugorach, w oziminach. Przychodzimy roztańczeni w basach lasów, rzek, wiolinach, a modlitwa pełnych kłosów idzie miedzą w skrach złocieni dla łajdaków i świętoszków. Całe niebo jest na ziemi. Cześć. Cześć.
Znowu mijanka, co? Jak zwykle. Jaka tam pogoda? Co? Jaka tam pogoda? Pada. Pada? O. A co? Znaczy zmiany? Nie, nie, nie. Kursy wieczorowe dla dorosłych. No kiedyś trzeba. Aha. Ma się to stanowisko, wiesz. I ten pęd do wiedzy taki. I co, uczą się? Nie, tam uczą się, na to za starzy. Nie uczą się, tylko przerabiają. Ja, jak to? A co przerabiają? A co się da? Ale mają wybrane przedmioty. Historię, ekonomię, język polski. Je, co? No. Język polski? Tak, liczby. Jak? Nie mówi się mów, tylko mówcie. Jak tak? To jest ciekawe. Cześć! Jestem kometa. Kochołtek jestem, no. A gdzie spadasz? Wzywa mnie Wielka Niedźwiedzica. Cześć. A, cześć. O tobie tam też była mowa, wiesz? O mnie? To. Że co? Oni tam uważają, że ty stoisz w miejscu. Ja? Nagadam jakiś tubylec, wiesz, taki bzdury. Skretyństwo. No pewnie z księżyca spadli. Jak no, 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 nie, 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 no, przepraszam, no, nie, przepraszam, nie. Nie. Kochołtek. Kochołtek wraca. Kochołtek, jak było? Co, nie widać? Nic, widzę, lecisz, co? No lecę, Bliski Wschód. Mhm. A kiedy zrobimy zaćmienie? No ty świntuchu jeden. Teraz będzie folklor. Zawsze jest tak, że po wesołych monologach w telewizora dają troszeczkę folkloru, nie? Ja jestem jednoosobowy chór. Małoosobowy, ale za to wysokogórski. Jestem. Wygląda, jakbym był z Góry Synaj, ale to jest nieprawdą. To jest, jestem z Kalwarii. Ale karierę moją ogromną śpiewaczą zacząłem od śpiewania pod hasłem śpiewołem i stołem za okrągłym stołem. Czasem też leżołem pod stołem, ale wtedy nie śpiewołem. Ja? I moją karierę zaczynałem od Festiwalu Ziem Wysokogórskich w Zasypanym. Zasypałem tam, tylko mnie karierę moją rozpocząłem od tego, że mnie komisja nie dopuściła do tego festiwalu. Jury Krakowsko-Częstochowski się przyczepiło do mnie i powiedzieli, że to góra, z której ja pochodzę, to jest za mało góra na taki wielki festiwal, nie? I za to mnie przeciepnęli do Zielonej Góry. A w Zielonej Górze, jak to w Zielonej Górze, wszystko elegancko pasowało. Ja tam najbardziej pasowałem do tego festiwalu, nie? I za ogromne zasługi przenieśli mnie zaraz szybciutko do Kołego Brzega. Do Kołego Brzega, tylko w tym Kołym Brzegu to mnie nie dopuścili w tej mojej koszulce, powiedzieli, że to są złe skojarzenia tam. I mi dali taki zielony służbowy garnitur, taki elegancki. I przez ten zielony garnitur w tej kolorowej telewizji bladziutko wypadłem, bladziutko. I za to mnie szybciutko przeciepnęli do Świniowyjścia. Tam jak fama niesie, też są festiwale i tam odniosłem ogromny sukces, bo zająłem egzekutio z Mazowszem pierwsze miejsce. No co ja śpiewam? Przede wszystkim w swojej twórczości śpiewam balady bibitowe. Balada bibitowa jest to utwór mający w środku jeje. Nie wiadomo, nie ma jeje, nie ma bibitu, to jest staro prawo. Śpiewam też pieśni podniosłe, apatetyczne, pełne różnych przeciepni poetyckich, a innych metamorfoz. Taki śpiewam. Będę śpiewał już. Śpiewam zawsze z układem choreograficznym, bo jak zespół pieśni i tańca, to zespół pieśni i tańca. Śpiewam z układem choreograficznym. Czasem tańcuję najpierw ręcami, co by się nogi nie zmęczyły. Potem nogami sobie pierwsze rzędy też widziałem, bo piszę do nosy piszą. Śpiewam z układem choreograficznym leworęcznym. Jak mi się zmęczy ręka, to i sprawo ręczne. Śpiewam już. Ej, miała ci ja wianeczek, gdzie
Janek był wesoły. Teraz moje dzieci chodzą do zbiorcy szkoły. Łaj, derede, łaj, derede, łaj, derede, łaj, da. Ja. Sio. Oj, miała ci jawianece, Johnny był wesoły. Teraz moje dzieci chodzą do zbiorcy szkoły. Oj, miała ci jawianece, jestem w zeszłym roku, teraz mam coś na łoku. Oj, derede, oj, derede. Teraz wazelina o Poznaniu. W Poznaniu, w Poznaniu, koziołki na wieży. Panie sekretarzu, u nas na wsi nikt Boga nie wierzy. Oj, derede, oj, derede, oj, derede, oj, da. Teraz... Teraz będzie wesoła wieś. Jedno baba drugiej babie wsadziła do torby 500 zł, taki u nas dobrobyt. O! Co? Przypomnę ten folklor tam. Krzyżakiem jestem, wiesz? Kim? Krzyżakiem. A, z NRD, tak? Co? Co? Jakim? Z NRD, nie? Tam już nie ma. A, nie, nie ma, nie ma. Nie ma. A czemu krzyżakiem? Nie, nie, krzyżakiem, bo krzyżówki rozwiązuje. Tak sobie kojarzysz, tak? Ale sam. Sam sobie skojarzyłem. Krzyżak, krzyżówki. Wszyscy tak. Wiedzą, o co chodzi? No i o to chodzi. No. Fajne, fajne masz te skojarzenia. No. Ty uważaj, jak będziesz miał żonę, to z nią do Poronina nie jedź. Tak. A co ty taki jesteś? Jaki jestem? Zmęczyłeś się? Nie, nie, ręka mnie boli. Przepracowałeś się. Nie, prosiłem o podwyżkę i poszli na rękę. Tak ciekawe. Ja prosiłem o to samo. Tak? I zrobili mi wbrew, tu. A ja słyszałem, że jeden facet to się tak wystraszył, że się o nogi zapadł. Śmiesznie wygląda. Nie, taki mały był. Co tam masz, powiedz, ty krzyżaczek? Co? Kilka haseł mam. Haseł, tak? Trudna jest ogólnie? Taka sobie. Mhm. Łatwa nie jest, jak nie prosisz o pomoc. A wiesz co, a wiesz co? No. A jeden gość mieszkał w Rzeszowie, dostał pracę w Stoczni Gdańskiej i codziennie na szóstą dojeżdżał. Ja. No? Ja. Co? Ja. No ja. A Szczecińska mu potem zaproponowała podwyżkę do zasadniczej, 150 zł no. I miał ogółem 1450 aż. No. Aha. I co? No i co? No i dojeżdża na 6.15. I dopiero żona przemyśla. Co? Dokąd dojeżdża na 6.15? No z Rzeszowa do Szczecina jeździł, no. A, aha, na 6.15. Już kwadran zarobił. Aha. Też. Dopiero żona potem przemyślała sprawę i się przeprowadzili. Do Szczecina? Do Przemyśla przeprowadzili się. Aha. Żeby miał bezpośrednie połączenie Przemyśl-Szczecin. Aha. To mógł wtedy nadgodziny robić. Aha. No. Ale to kawał, nie? Kawał drogi. Człowieku, 3 dni jedziesz. Co ty masz? Słuchaj, 2 pionowo. No. Najlepsza kiełbasa. Po ile? Co? Na ile? Na ile? Na sile on syka. Na 6. Poczekaj. Zobacz Śląska. Śląsk smakuje. Pasuje. Aha. Widzisz, z tobą to może rozwiążemy. Chociażby ze względu na nagrody. No. A nagrody jakie są? Nagrody? No. Sprzęt z El Domu do domu. Tak? Sokogramofon, telewizopralka, magnetozbowit, książki. No to warto, tej. Warto, no. Sklep, w którym sprzedaje się najdroższe rzeczy. Drogeria. Drogeria, to jest. Widzisz. Spożywcza może być. Drogeria, może być spożywcza. Drogeria. O, ma to kobieta. Co? Ma to kobieta. Na ile liter? Pionowo. No, co? Dobra, to z haseł samo wyjdzie, jak się skrzyżuje, no nie będziemy... 33, 34. Takie pytanie zadajemy. Co tam masz jeszcze? Dawna nazwa dyliżansów dalekobieżnych. Kibitki, ty... Czterdzieści dwa. Znany nie tylko na Śląsku. Pierwsza G. Nie masz tam jakiejś innej krzyżówki, co? Szyfrogram jakiś coś? No.
Czemu? Logogryf coś, nie? To akurat musimy? Dlaczego? No piszą, że znany, nie? Dziwię się, że jesteś taki mało inteligentny. Górnik. Myślę. Pasuje. Halo? 42. Halo? Kto?